Cześć, witam Cię w programie dla początkujących. Do dzisiejszego treningu będziemy potrzebować tylko i wyłącznie dwóch hantelek niewielkich. Ja mam akurat 1,5 kg oraz maty. Wszystkie ćwiczenia będziemy wykonywać praktycznie w pozycji leżącej albo klęczącej. Także tak to dzisiaj będzie wyglądać. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy od klęku podpartego. Przechodzimy do klęku podpartego. Na razie ciężarki zostawiamy i teraz uwaga, stopy sobie odkładamy tak, żeby palce były na podłodze. Ściągamy mocno łopatki, napinamy plecy i mocno wciągamy brzuch. Mamy tutaj z pleców taką, można powiedzieć, zrobił nam się taki a la stoliczek. Okay? Tutaj musi być prosto. I teraz będziemy unosić jedną nogę do przodu i zakreślać bardzo duże koła nogą na zewnątrz. Jedna noga pracuje. Cały czas duże, obszerne koła, idzie noga mocno do boku, do tyłu, z dopięciem pośladka w górze. Dopinamy mocno pośladek, jak noga jest teraz z tyłu. Wydech, wydech, wydech. Tak jest. Staramy się nie przekręcać na lewe kolano. Wciągamy bardzo mocno brzuch. I ostatni raz. Zmieniamy nogę. I znowu mocno pod siebie, do tyłu, obszerne ruchy. To ćwiczenie ma za zadanie nie tylko nam uaktywnić już mięśnie brzucha i mięsień pośladkowy, ale również popracujemy teraz, pracujemy nad mobilnością stawu biodrowego. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, szczególnie dla osób początkujących. Kiedy będziemy uczyć się robić przysiadów poprawnych, a żeby zrobić poprawny przysiad, to naprawdę trzeba mieć bardzo ładną mobilność w stawie biodrowym. Także to ćwiczenie świetnie nas do tego przygotuje. Ostatni raz. Ok. Odkładamy, zmieniamy znowu nogę, wypychamy teraz nogę pierwszą do tyłu. Zawsze zaczynaj od nogi słabszej, dobrze? Piętę wypychamy do tyłu i teraz delikatnie pulsujemy nogą do góry. 5, 6, 9, jeszcze 3. Ok, i zmieniamy nogę, jedziemy 15 na drugą nogę. Wypchnij najpierw mocno nogę do tyłu, wciągnij brzuch i jedziemy 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Ok, odkładamy. I teraz rozstawiamy sobie kolana tak, żeby one były na szerokość barków. I teraz jedną rękę kładziemy za głowę, dłoń na potylicę i lekko się dokręcamy. I jedziemy 10 razy. 2 i 3 i 4. Staraj się nie skręcać w biodrach. Biodro zostaje cały czas skierowane do podłogi. Środek ciężkości cały czas staramy się trzymać mniej więcej na wysokości pępka. I zróbmy jeszcze raz. Ok. Odkładamy nogę. Pamiętajcie o prawidłowym oddechu. Druga ręka i druga strona. Środek ciężkości dokładnie pod pępkiem. Ręka za głowę i jedziemy. Raz. Dwa. Wciągnij mocno brzuch. Trzy. I ostatni raz. Ok, bardzo dobrze. No i teraz zrobimy sobie parę pompek. Mogą to być pompki na kolanach, mogą być to pompki z kolanami w górze.
ale zakładając, że jesteśmy początkujący, myślę, że takie pompki będą na początek i tak bardzo dobre. Ustawiamy sobie dłonie mniej więcej na szerokość barków i będziemy sobie schodzić do dołu czołem lekko do przodu. Pamiętaj, że twoja pompka nigdy nie może wyglądać tak. Dobrze, takich pompek nie robimy. Staramy się trzymać łokcie blisko ciała, ewentualnie 45 stopni od ciała. I napinamy mocno brzuch, napinamy pośladki. Schodzimy sobie głową do przodu i unosimy do góry. Jeżeli taka pompka jest za trudna, podciągnij troszeczkę kolana i zostaw biodro w górze. Ok? I uwaga, stopy na podłodze. Spróbuj zrobić 10 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, wydech, i 10. Teraz z tej pozycji bierzemy sobie nasz jeden hantelek. Na razie tylko jeden trzymamy sobie w jednej ręce. Cały czas jesteśmy w podporze i teraz bardzo mocno wciągamy brzuch. Ok, bardzo mocno. I teraz jedną hantelkę będziemy unosić raz do siebie i raz do boku. Raz do siebie i raz do boku. I już mamy dwa. Raz do tyłu, raz do boku. Staraj się mocno łokieć kierować do tyłu. Oczywiście, że w tym klęku podpartym cały czas nam pracuje ładnie brzuch. Jedziemy. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. I zmiana ręki. I jedziemy. Do tyłu łokieć i mocno do boku. Do tyłu łokieć blisko ciała i ręka idzie do boku. Ona lekko jest ugięta. I jedziemy. 3. 4. 5. 6. Ciągaj brzuch, bo on bardzo pracuje. Naprawdę. 7. 8. 9. I ostatni raz. 10. Ok, super. Przekładamy sobie teraz naszego małego wariata pod kolano. Cały czas jesteśmy w klęku podpartym, ale tym razem schodzimy sobie na przedramiona. Łapiemy sobie mocno ciężarek w kolano i teraz znowu środek ciężkości jest pod pępkiem. Unosimy sobie lekko kolano i jedziemy 10 razy. Unosimy kolano do góry i dopinamy pośladek. Wydech jest do 5. Wydech do 5. Bardzo dobrze. Trzymaj, trzymaj. 7. 8. Jedziemy do 15. 9. Trzymaj, trzymaj. 10. 11. 12. Dawaj, jeszcze 3, to tylko 1,5 kg. Jeszcze 2. Ostatni raz. Bardzo dobrze, zatrzymaj ten ciężarek. Idziemy do boku 15 razy. Wydech. Wydech. I znowu nie skręcaj się mocno na drugą nogę. Nie wypychaj mocno biodra. Też jedziemy 15 sztuk. Wydech. Dwanaście. Trzynaście. Mocno dopinaj. 14. Ostatni raz. Ok. Zmieniamy nogę. Przekładamy ciężarek do drugiej nogi. W drugie kolano. I znowu mocno dopinamy. Musimy trzymać oczywiście ten ciężarek tutaj kolanem, żeby nam nie wypadł. Czyli noga musi być ugięta. Stopy trzymamy raczej flex, czyli palce na siebie pięta od siebie. I jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dopnij w górze. Nie machamy bez sensu. Tak jest.
Wydech. Wydech. Dawaj jeszcze 5. I ostatni raz. Mocno do góry. Wraca kolano mniej więcej na wysokość kolana i 15 sztuk idziemy do boku. 2, 3, 4, 5. Nie skręcajcie, wciągaj brzuch mocno. 7, 8, dopinaj. 9, 10, 11, 12. Jeszcze 3, 2. I ostatni. Bardzo dobrze. Ok. Mam nadzieję, że poczułaś mocno pośladek, bo ja na pewno poczułam. Dobra, i teraz wyciągamy sobie mocno, robiąc koci grzbiet. Mocno do góry plecy wyciągamy i opuszczamy do dołu w drugą stronę. Mocno do góry i opuszczamy w drugą stronę. Pępek do dołu, biodro do góry. I jeszcze raz. Wyciągnij mocno plecy i mocno do góry. Ok. Dobra, przechodzimy sobie teraz do leżenia. Kładziemy się na plecach. Ok. Nogi raczej luźno, ręce przynosimy za głowę i jedziemy tak zwane brzuszki zwykłe, spięcia brzucha. Z wydechem idziemy do góry, z wdechem do dołu. I tutaj, w związku z tym, że jesteśmy początkującymi, wytłumaczę, o co chodzi w zwykłym spięciu brzucha. Otóż jak idziemy do góry, zawsze musi być wydech, zawsze musi być wciągnięcie mięśni brzucha. Wciągamy mocno pępek, przytrzymujemy chwilkę w górze, żeby troszeczkę poczuć, jak nam mięsień brzucha pracuje. Wydech mocno do góry i wdech do dołu. Wydech do góry i wdech do dołu. Jeszcze parę powtórzeń. Trzymaj sobie normalnie ciężar głowy rękami, tak żeby mocno nam nie pracowała szyja. Bardzo to jest też częsty błąd, że ciągniemy głowę za mocno. Dobrze, tego nie robimy. Po to te ręce trzymamy z tyłu, żeby trzymać sobie ciężar naszej głowy. I jeszcze jedziemy 4 powtórzenia. Ja już czuję brzuch naprawdę. Jak mocno zepniesz i się skoncentrujesz, też mocno poczujesz. Jeszcze 2. Ostatni raz. Ok, teraz zatrzymaj się w górze, ręce przynosimy do przodu, tak jest, trzymamy i teraz unosimy raz jedną, raz drugą nogę do góry. 1, 2, 3, jedziemy do 20, cały czas ciągaj mocno brzuch, 5, 6, 7, 8, 9, dawaj, 10. Jeszcze drugie tyle. 13, 14, 15, 16, 17, 18, jeszcze 2, 19 i 20. Bardzo dobrze. I bierzemy sobie teraz nasze ciężarki. Kładziemy głowę. Przenosimy ciężarki do góry, odwracamy główkami ciężarki do siebie i teraz łokcie opuszczamy 45 stopni między naszym tułowiem a linią prostopadu do kręgosłupa. 45 stopni i wydech góra. 1 i 2, też jedziemy 20, 3, 4, 5, 6, 7, oddychaj. 8, 9, 10, super, jeszcze 10, 9, 8, tak jest, 6, 5, 4, ostatnie 3, 2 i ostatni raz zatrzymaj w górze. Ok, i teraz łączymy ze sobą tak jakby główki tych ciężarków.
Aha, trzymamy i przenosimy sobie ciężarki lekko za głowę. Opuszczamy do podłogi. Możecie troszeczkę tutaj sobie zrobić lekki skos albo trzymać w ten sposób i przenosimy ciężarki za głowę. Jedziemy 12 razy. Mamy już 2. Mamy już 3. Tak jest, powolutku, nie unoś, mocno lędźwi do góry. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć, jeszcze 2. Raz i ostatni raz. I 2. Ok, odkładamy sobie ciężarki. I znowu przynosimy ręce za głowę, unosimy do góry i teraz unosimy obie nogi. Dajemy je pod kątem prostym w kolanie i pod kątem prostym w biodrze. I jedziemy teraz raz do góry, na 2 do boku, na 3 do góry i na 4 opuszczamy. To jest raz, czyli robimy 10 razy na lewą i na prawą stronę. Mamy drugi raz. Jedziemy. Wydech, skręt, wydech, opuść. Wydech, skręt, wydech, opuść. Mamy 4. Wydech, skręt, wydech, opuść. Skręt, tak jest. Skręt. Aha, wydech, skręt. Bardzo dobrze, świetnie brzuch pracuje. Tak jest. I ostatni raz idziemy na drugą stronę. Bardzo dobrze, przyciągamy do siebie kolana i siadamy. Ok, to jest wszystko na tą lekcję. Jeżeli masz siłę, zabieramy się za inne ćwiczenia, poświęć może kolejne 20 minut. Jeżeli nie masz na to czasu, nie ma problemu. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.